Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie rozpakowanie i przy okazji informacja, iż udało mi się nawiązać kolejną bardzo fajną moim zdaniem współpracę. Jest to współpraca z firmą Be Quiet, tak więc będziecie mogli na moim kanale zobaczyć m.in. zasilacze wysokiej jakości, chłodzenia na procesor, być może jeszcze inne akcesoria od tej firmy. A na początek dzisiaj zobaczymy zasilacz PowerZone 650W, czyli sprzęt przeznaczony do komputerów dla graczy przede wszystkim. No i w kolejnych filmach zobaczycie także montaż tego zasilacza, a potem już właściwe testy i wyniki tych testów. Tak więc zapraszam Was do oglądania, a jeśli ciekawi Was cena tego zasilacza, sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. Ok, więc przed nami zasilacz od firmy Be Quiet, PowerZone 650W. Przy okazji podziękowania dla firmy Be Quiet za dostarczenie tej świetnej jednostki zasilającej. Jeśli chodzi o serię PowerZone, jest to seria zasilaczy przeznaczona, polecana do komputerów, których przeznaczeniem są gry komputerowe. Dlaczego? Myślę, że zobaczycie już to nieco w rozpakowaniu takich ciekawych informacji, natomiast na pewno wyjdzie to też w praktyce w testach. Mamy na pudełeczku takie podstawowe informacje, czyli chociażby pojedyncza, mocna 12V szyna, funkcja cool-off, czyli po prostu wentylator tego zasilacza pracuje jeszcze przez kilka minut po wyłączeniu komputera po to, żeby efektywnie schłodzić podzespoły. No i wentylatory Silent Wings, łopatki Silent Wings, które oczywiście zapewniają maksymalną ciszę. Słyszałem o zasilaczach, o produktach firmy Be Quiet dużo, dużo dobrego. Są naprawdę ciche, wydajne. A teraz będę miał okazję sprawdzić to samemu. Jak sobie kartonik odwrócimy, to widzicie, że mamy tutaj rozpiskę okablowania. Jak kogoś ciekawym długości, to możecie sobie w tej chwili to szybciutko sprawdzić. Po drugiej stronie mamy troszeczkę informacji takich marketingowych czysto. Zasilacz chociażby odpowiedni do overclockingu. Bez problemu można sobie kilka kart graficznych podłączyć. Mamy stabilne napięcie i minimalny poziom hałasu. No i z tyłu też informacje marketingowe, łopatki Silent Wings, funkcja Cool Off. No i jak widzicie na obrazku, zasilacz w pełni modularny, czyli dla wielu osób bardzo fajna cecha. No i mamy tutaj tabelkę z mocą poszczególnych linii. Widzimy, że linia 12V tutaj nam dostarcza aż 648 W przy 54 A. No i pozostałe linie też wszystko wygląda całkiem fajnie. Mamy też wiele nagród, które ten zasilacz otrzymał. No i certyfikat, ważna rzecz, mamy tutaj 80 plus brąz, czyli jak najbardziej wystarczający do pełnego komfortu i bezpieczeństwa. Dobrze, to na tyle jeśli chodzi o pudełeczko. Teraz pora sobie ten zasilacz już otworzyć i zobaczyć. Ok, pierwsza rzecz, która się ukazuje, to dość obszerna instrukcja. W kolorze, ładnie drukowana, szukamy polskiego, jest od 32 strony, więc sobie przerzucamy. No i mamy takie podstawowe informacje, informacje o zasilaczu, o jego możliwościach, funkcja cool-off. I to, moi drodzy, nie jest tak, że tylko wentylator tego zasilacza pracuje, tylko do zasilacza możemy podłączyć, z tego co pamiętam, też trzy wentylatory obudowy, więc cały taki zestaw wentylatorów jakby pracuje jeszcze po wyłączeniu komputera i dalej nam chłodzi nasze podzespoły, więc super opcja. Jeśli chodzi o wentylator w tym zasilaczu, to jest to 135 mm Silent Wings. Łożyska tutaj mamy hydrodynamiczne, czyli w sumie najlepsze jakie są w wentylatorach, i mamy też sześciopolowy silnik ograniczający ilość wibracji tego zasilacza. No i macie inne ciekawe informacje. Bezpieczeństwo, problemy. To było na tyle, jeśli chodzi o instrukcję. Teraz tutaj mamy dwie takie skrzyneczki po bokach. Okablowaniem zapewne. Już sobie rzucamy okiem. Ok, tu akurat mi się chwyciły Molexy i Saty. No, powiem Wam, że kabelki wyglądają fajnie, a nie mogę już tutaj po prostu wytrzymać i sobie rozpakuję. No. Takie rzepiki mogą się przydać do spinania nadmiaru tych kabli w obudowie. I chwycimy sobie jeden kabelek, bo tu mamy dwa. No i moi drodzy, powiem Wam, że pozytywne zaskoczenie. Jest fajny oplot, wygląda to ładnie. I przede wszystkim kabelki są bardzo elastyczne. Więc nie będzie problemów z ułożeniem tego w obudowie.
Bardzo fajnie, bo w tej chwili mam dość sztywne kable w zasilaczu. Ok, mamy kolejne kabelki. Tu mamy też do zasilania procesora 8-pinówkę. Nawet mamy kabelek floppy, jeśli ktoś jeszcze używa takich archaicznych napędów jak dyskietki. No i tu będzie cała reszta. Pewnie 24-pinówka się tutaj ukrywa. Tak, kabel zasilający standardowy. I moi drodzy, pozostałe kable. Są 24 piny. Tutaj mamy też dodatkowe przedłużenia do wentylatorów. Widzicie, oznaczone jako fan do podłączenia do zasilacza. Bardzo fajnie. No i ta 24-pinówka. Powiem Wam, że jest oczywiście bardziej sztywna niż pozostałe przewody, bo mam tutaj więcej żył. Natomiast wydaje mi się w tej chwili, że jest i tak bardziej miękka niż ta, którą mam. Jest tak sztywna, że po prostu trzeba ją na siłę giąć, łamać. No i zobaczcie, bardzo fajnie poznaczane zasilanie kart graficznych PCI Express 6-pinowe i tu wejścia do zasilacza. Tak więc jak widzicie, kabelków wystarczająco. O, i mam jeszcze troszkę opasek takich jednorazowych, to prawda, wolę zdecydowanie takich wielokrotnego użytku, ale dobra, to się przyda i mamy długie śrubki do montażu tego zasilacza. To by było na tyle, jeśli chodzi o okablowanie. No i już wyjmuję sam zasilacz, jak widzicie, jest zabezpieczony takim woreczkiem. Power Zone Be Quiet, bardzo fajna rzecz. Jak zasilacza już tam nie ma, to możemy sobie coś innego w tym trzymać, chociażby niepotrzebne okablowanie, ponieważ ja na pewno nie wykorzystam wszystkich. No i widzimy sam zasilacz, też wentylator spory z takimi ponacinanymi, karbowanymi łopatkami, które są bardzo ciche w praktyce. Fajne logo Be Quieta. Tutaj mamy wejście na zasilanie. Po boku logo Power Zone, z drugiej strony to samo. Od góry mamy tą tabliczkę z wartościami, certyfikaty. No i moi drodzy, to co najważniejsze, czyli wszystkie wejścia. Tu mamy 3 na zasilacze, mamy na napędy PCI Express oznaczone ładnie co do płyty głównej, 24-pinówka, a więc wszystko fajnie, elegancko. Zasilacz zrobiony fajnie. Tutaj mamy takie też elementy wypukłe. Tutaj jakieś malowane proszkowo panele. Tak więc wizualnie zasilacz robi super wrażenie. Okablowanie też wygląda pięknie. Tak więc teraz tylko czekajcie na film z montażu tego zasilacza w mojej obudowie. A potem już będą tylko testy. Pamiętajcie, cenę zasilacza sprawdzicie sobie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!